No to siema, czas na kolejne pytania. Twoje podejście do freestylu wtedy i twoje podejście teraz. No, trochę już o tym mówiłem, czyli kiedyś po prostu wychodziłem na treningi wtedy, kiedy miałem czas, nie było jakiejś większej motywacji, bez energii, bez żadnej historii były te treningi. Teraz każdy mój trening jest napełniony ogromną energią i takim poczuciem, że robię krok do przodu w celu spełniania swoich marzeń, więc to jest ogromna zmiana we mnie. I tak nawiązując do pytania Piotrka Kowalczyka, gdybyś zaczynał z free z obecną wiedzą, to jakich błędów byś nie popełnił? Więc gdybym takie podejście miał od początku, myślę, że ja teraz byłbym o wiele lepszym freestylerem, ale wiadomo, no, mądry po szkodzie. No nie miałem wtedy takiej wiedzy, nie miałem wtedy takiego doświadczenia. I gdybym z taką świadomością zaczynał swoje treningi freestylu, gdybym w ogóle wiedział na początku, że jest coś takiego jak kształtowanie basiców, kształtowanie słabszej nogi, w ogóle gdybym wiedział, że są inne style, że to są odrębne rzeczy, bo ja na początku nie wiedziałem, że jest styl SD, upper i tak dalej. Ja po pierwsze 2 lata gram non-stop tylko triki aero, to ja bym był o wiele bardziej wszechstronnym freestylerem, ale po prostu no, teraz mam inną wiedzę, teraz muszę z niej korzystać. No, nie ma co narzekać. Cieszę się z tego, że jestem gdzie jestem. Najlepsza rzecz związana z freestylem, w jaką zainwestowałeś pieniądze? Już trochę o tym wspominałem. Przede wszystkim szkolenie, które zrobiło Athletic Development. To szkolenie kosztowało 700 zł i od długiego czasu wahałem się, czy wydać tyle kasy na szkolenie, ale w końcu uświadomiłem sobie, że to jest inwestycja w siebie. Te pieniądze nie pójdą na marne. Dzięki temu, że ja zdobędę tę wiedzę, ta wiedza będzie ze mną. I poszedłem na to szkolenie związane z treningiem funkcjonalnym. W twoim przypadku jest lipa, tak? I to szkolenie sprawiło, że jeszcze poszedłem na następne, również za podobną kwotę. No i nie jestem w stanie zliczyć, ile w sumie wydałem pieniędzy na inwestycje w swoją wiedzę na temat sportu, mentalności, na temat rozwoju sportowego. Ale to są świetnie zainwestowane pieniądze w mój rozwój we freestylu i nie żałuję tego. Który trik wydawał się być trudny w głowie, a szybko się go nauczyłeś? A który myślałeś, że jest łatwy, a zajęło ci sporo czasu? Jeśli chodzi o trudny trik, zawsze myślałem, że alat w aut jest bardzo trudny, bo mało kto go gra. Pomyślałem, że spróbuję podbić alat w aut i mi za pierwszą próbą miałem w przód, a za drugą próbą podbiłem, więc tak, myślałem, że to jest trudniejsza rzecz, a okazało się, że dla mnie jest łatwiejsza, w końcu przecież auty lepiej mi wchodzą. A trik, który myślałem, że jest łatwy, a zajęło mi dużo czasu, Jordan Stall, wydawał mi się, że to jest nawet do zrobienia, że wystarczy się nauczyć stać na rękach, bo jak przy ścianie stoję i trzymam piłkę na stopie, no to wystarczy tylko stać na rękach, ale do dzisiaj się męczę ze staniem na rękach prawidłowym, tak by się patrzeć na brzuch i do dzisiaj nie potrafię się nauczyć tego Jordana, więc tak, to jest ten trik. Ile razy, jak często trenujesz? Staram się, co czasami nie zawsze wychodzi, ale teraz podczas kwarantanny raczej wychodzi. Staram się trenować 2 razy dziennie. I łącznie to jest 5 godzin, ale to nie jest 5 godzin czystego freestylu. Chodzi mi o to, że przez około 3 godziny trenuję freestyle, a przez 2 godziny, półtorej to jest trening siłowy, motoryczny i mobilność, czyli praca nad ciałem. Staram się realizować to 2 razy dziennie, 6 razy w tygodniu. Czasami jak nie mam tyle czasu, to po prostu odpuszczam siłownię na rzecz freestylu, ponieważ rozwój techniczny i kształtowanie pamięci mięśniowej jest dużo ważniejsza. I staram się właśnie ten jeden dzień w tygodniu mieć przerwę, te regeneracje. Zazwyczaj to jest niedziela, to jest mój dzień na odpoczynek, całodniowe montowanie. No i w tym dniu zawsze się znajdzie czas na rolowanko. Najśmieszniejsze wydarzenie w czasie podróży na turniej. Nie wiem, jedno mi przychodzi do głowy. Raz, kiedy na Lubaszu udało mi się... Na Lubaszu wygrałem taki konkurs, który organizował Ergol Bitwa o Fame. I to... Oto jest... No dobra, nie zdajmy sobie, ale tam jest tam na górze. I to jest taki... I to był taki kupon 5000 zł. No i ten kupon miałem taki pod pachą, wracałem z turnieju. No i podszedłem do sklepiku na dworcu z tym kuponem i spytałem się pani tam ekspedientki: przepraszam, za ile jest ta kanapka? Ona mówi: za 8 zł. Trzymając ten kupon: za drogie, do widzenia. Więc tak, śmiechów nie było końca. Inne wydarzenie, moja podróż na mój pierwszy turniej w życiu, na Lubasz.
moi rodzice nie chcieli mnie puścić samego. Musiałem mieć ze sobą opiekuna, jakiegoś dorosłego, no i bo ja wtedy miałem 15 lat. No i tymi opiekunami byli Sebastian Kuduk i Paweł Skóra, więc zacne grono miałem podczas podróży na swój pierwszy turniej. Tak mnie moi opiekunowie pilnowali, że przegapiliśmy stację. Była taka sytuacja, że rozgadaliśmy się, siedzimy sobie na luziku, zatrzymaliśmy się na jakiejś stacji, nie wiemy na jakiej. No i w pewnym momencie pociąg startuje, myśmy mieli wysiąść na stacji Wronki. Patrzę sobie przez okno i odjeżdżamy ze stacji Wronki. I mówię do Pawła, ej, wyjeżdżamy z Wronek. I nie zapomnę tej miny Pawła Skóry. No nie gadaj, nie gadaj. I wstał szybko i pobiegł do konduktora i mówi, że musimy tu wysiąść, bo mieliśmy wysiąść na Wronkach. Konduktor się z nas śmiał. Wysiadliśmy 20 km dalej. Stacja się nazywała Krzyż. No i ktoś, jakiś rodzic innego freestylera po nas podjechał i szczęśliwie dotarliśmy na turniej, no ale najadliśmy się trochę stresu i śmiem twierdzić, że gdybym nie jechał wtedy z Pawłem Skórą, to nikt by po mnie nie przyjechał, zostałbym w tym krzyżu i byłbym przybity do krzyża. Najpoważniejsza kontuzja. Moja pierwsza taka poważna kontuzja to był problem ze stawem biodrowym, konkretnie miałem coś z torebką stawową. No i oczywiście było to spowodowane moją głupotą, czyli brakiem rozgrzewki i brakiem przygotowania do treningów. Coś mi mocno strzeliło w stawie biodrowym, kiedy próbowałem wykonać kombinację cross-stat w NT i nie mogłem kompletnie ruszyć biodrem. Był to niewyobrażalny ból i poszedłem do jakiegoś beznadziejnego ortopedy. Powiedziałem mu, że boli mnie, kiedy tak robię, to on proszę tak nie robić. Unikajcie takich ortopedów. Chodźcie najlepiej prywatnie, najlepiej już wydać kasę na ortopedę sportowego, który zna się na rzeczy, wie, że sportowiec musi wrócić do pełnej sprawności jak najszybciej. Nie jesteśmy jakimiś moherami, które będą czekać nie wiadomo ile i dostaniemy jakieś tabletki, placebo i przestanie nas boleć. Nie, jesteśmy sportowcami, którzy muszą szybko się zregenerować. Z tego względu bardzo długo borykałem się z tym biodrem, ponieważ nie miałem żadnej wiedzy na temat tego. Dostałem jakieś badziewne rehabilitacje, które mi nic nie dały. I gdzieś tak po 8 miesiącach poszedłem w końcu do ortopedy sportowego, który mnie wyleczył w miesiąc. Okazało się, że po prostu miałem pospinane mięśnie, wtedy odkryłem, że istnieje coś takiego jak roller, że można się rolować i rozluźniać mięśnie. Wytłumaczył mi, o co chodzi. Okazało się, że tutaj mam wszystko pospinane. Robił mi zabiegi akupunktury. Miałem jakieś tam lasery, masaże i nagle po miesiącu wyzdrowiałem. Gdybym lepiej się rehabilitował, to dużo szybciej bym wyzdrowiał. No ale w trakcie tej kontuzji to przeżywałem w środku straszny dramat, ponieważ lekarz mnie uświadomił, że już nigdy nie wrócę do tego sportu, żebym się zajął czymś innym i po prostu to był taki brak empatii od strony tego lekarza, co mnie tak niesamowicie denerwowało i powiedziałem sobie nie, wrócę do tego sportu i będę dalej to trenować, no przecież dopiero go zacząłem, bo wtedy trenowałem dopiero 2 lata, to był 2013 rok. Cały 2013 rok po prostu kurde mało pracowałem nad tą rehabilitacją, po prostu czekałem, no i pamiętajcie, że leczenie kontuzji to nie jest po prostu czekanie, aż przestanie boleć. To jeśli coś tam dolega, to znaczy, że coś jest nie tak z mięśniami, z, nie wiem, z zestawami. Trzeba reagować, trzeba coś robić, żeby jak najszybciej wyzdrowieć. Samo czekanie nie wystarczy, bo nie sprawicie, że to się coś wam naprawi od czekania, nie zagoić się. Dalej będziecie mieć ten sam problem mięśniowy, dalej będziecie mieć pospinane mięśnie, kiedy znowu wrócicie do treningu, więc to będzie po prostu tak w koło Macieja. Jak myślisz, ile łącznie przez te 9 lat miałeś przerwy przez kontuzję, egzaminy i tak dalej? Nie wiem, czy tak wszystko sumując, to chyba tak rok przerwy miałem, więc... Więc wychodzi na to, że trenuję 8 lat. No niektórzy tak mówią, o Jezu. Trenuję 3 lata, bo tak naprawdę 2 lata łącznie kontuzji, 3 lata egzaminów i tak dalej, więc trenuję 3 lata. Nie, więc mówię sprawiedliwie, że trenuję 9 lat. Basic combo record. Zrobiłem 71 hopów i to jest dosyć słaby wynik jak na freestylera ze stażem 9 lat, ale to też z tego względu, że dawno nie grałem basiców albo hopów na rekord, więc muszę to poprawić. Jak bardzo rozwinął się twój freestyle, twój umysł i charakter? No myślę, że freestyle to jest niesamowita rzecz, która rozwija mentalność, umysł i charakter. Charakter i moja pewność siebie tak się zmieniła. Na początku byłem
takim nieśmiałym dzieciakiem, takim... No powiem szczerze, na początku po prostu nie miałem zbyt wielu znajomych, nie byłem zbyt lubiany w klasie, byłem takim outsiderem. A freestyle sprawił, że czuję, że robię coś wielkiego. I dzięki temu mój charakter się zmienił, dzięki temu stałem się pewniejszy siebie. Mam takie poczucie, że robię coś ponadprzeciętnego, że zajmuję się czymś bardzo pożytecznym. I mam tu swój taki wielki cel. Dzięki temu, że brałem udział w turniejach, że przełamywałem swoje granice, że sprawiło, że potrafię panować nad stresem. Miałem wiele takich momentów niesamowicie stresujących i dzięki temu, że to wszystko doświadczyłem, myślę, że teraz potrafię panować nad swoim stresem. Poniekąd rozwijam się we wszystkich aspektach życiowych. Więc tak, freestyle bardzo dużo mi dał, jeśli chodzi o mój rozwój mentalny i charakter. Jakie miałeś marzenia na początku przygody? Na początku nie miałem marzeń związanych z freestylem. Chciałem po prostu się tym zajmować. Miałem wielkie marzenia, jeśli chodzi o piłkę nożną. Chciałem grać w Ekstraklasie, potem chciałem grać w Lidze Mistrzów, wiecie. Piłkarz pełną parą. Na początku nie wierzyłem w siebie, nie wierzyłem, że będę w stanie przejść eliminację na jakichkolwiek turniejach. Kiedy jednak to się stawało rzeczywistością, coraz bardziej byłem pewny siebie, ale cały czas stawiałem sobie takie małe marzenia, takie, żeby nie przesadzić. Wiecie, o co chodzi. Teraz uważam, że to jest złe podejście. Jeśli moje marzenie będzie, że chcę być najlepszy na świecie, to moje treningi będą efektywniejsze. Automatycznie na treningach będę ciężej pracować, ponieważ chcę zrealizować ten cel. I dzięki temu mój proces będzie lepszy. I dzięki temu, że skupiam się na procesie, proces za mnie wykona mój cel. Więc tak, na początku nie miałem jakichś większych marzeń, ale to się zmieniło. Najlepsze kombo podbite w tym okresie. Trzy, mam trzy komba. Skóra, kombo, skóra. Skat, kombo, skóra, mów. I myślę, że no cholernie trudne to było dla mnie. Bek el tatw, Timo achtatw ente. Wygląda moim zdaniem przepięknie. I o dziwo wyszło mi to wtedy, kiedy byłem strasznie zmęczony, nie miałem w ogóle jakiejś energii na treningu i nagle podbiłem te kombinacje, więc widzicie, warto trenować do samego końca. Jakie masz tytuły we freestylu, na przykład Mistrz Świata? Jeszcze nie, ale... Jako jakichś wielkich tytułów nie mam na ten stan obecny. Mam wygrane turnieje, ale większość z nich to były, jak teraz to się nazywa, rookie battle, czyli dla osób średnio zaawansowanych. Znaczy to było wtedy jak na mój poziom, jak na mój staż gry, to są dla mnie osobiście wielkie osiągnięcia, które sprawiły, że mój freestyle diametralnie wzrósł. No, mogę wam pokazać w sumie, czemu nie? Drugie miejsce na Błaszki Freestyle Cup, druga edycja Błaszek. Historia jest dosyć ciekawa, ponieważ przyjechałem na turniej, czułem się znakomicie, było wszystko spoko, przeszedłem eliminację i tuż przed eliminacjami dostałem masakrycznej gorączki. Miałem 38,5 i z tą gorączką brałem udział w tym turnieju. Ja w głowie w ogóle nie pamiętam tych momentów z tego turnieju. Ja trochę byłem jak w transie podczas tego turnieju. Moje nogi chyba po prostu same grały. Było mi tak słabo, ale mimo wszystko grałem te battle i wygrywałem je. Wygrałem z Adrianem Januszem. Potem z Makim w półfinale, z Dawidem z Borau i nagle znalazłem się w finale. W ogóle ja się czułem podczas jakbym był podczas jakiegoś snu. No i ten finał, niestety nie udało się wygrać, ale tak czy inaczej zająłem drugie miejsce. Wtedy to był chyba otwarty turniej ogólnopolski. Jeśli się mylę, to mnie poprawcie w komentarzach. I tak, zająłem drugie miejsce na Błaszkach. To było moje dosyć spore osiągnięcie. Inny turniej, to tutaj macie taki medalik, na Lubaszu. To był mój pierwszy turniej tuż po kontuzji. I wiecie, nie miałem jakiegoś większego przygotowania, bo miałem długą przerwę od freestylu. I to był wtedy mój najlepszy turniej, bo udało mi się dostać do top 16 w open battlach. I
Ylfie, czyli Rookie Battle, czyli dla senior zaawansowanych, udało mi się wygrać turniej, zająłem pierwsze miejsce, więc... No i jeszcze wygrałem tę bitwę o Famer Golat z tym 5000, ten kupon, więc to było bardzo dobre osiągnięcie. Inne osiągnięcia to myślę, że mój ostatni turniej Lubasz Freestyle Nights, gdzie na międzynarodowym turnieju byłem w top 8, grałem jak natchniony, miałem wyrównaną battle z Luką, więc to jest dla mnie ogromne osiągnięcie. Większe osiągnięcia jeszcze przede mną, wierzę w to głęboko i ciężko pracuję, by je osiągnąć. Ile masz piłek w swojej kolekcji? No tak jak widzicie, no tutaj nie wszystkie się mieszczą, są. Tutaj są dwie. Tutaj mam 17 obecnie na kwarantannie. W Łodzi zostawiłem czerwonego Team Geista, Gripa, Brazukę i Romę. Czyli mam 21 piłek do freestylu. Ile kosztują? No raczej nie będę mówić o tym głośno. Jeszcze mi wbijecie do domu i mnie okradniecie. Dokąd zmierza freestyle twoim zdaniem? Na płaszczyźnie nie tylko sportowej, bo wiadomo, że do przodu. Bardziej chodzi o płaszczyznę pojęcia, czemu się to robi i tak itp. i tak dalej. Wiecie co, ja tak żyję takim przekonaniem, że w pewnym momencie, jak kiedyś była moda na deskorolki, na skateboarding, Tony Hawk i tak dalej, to w pewnym momencie będzie moda na freestyle. W pewnym momencie wszystkim się znudzi piłka nożna. Może nie wszystkim, ale dla większości dzieciaków piłka nożna już to nie będzie to. Zainteresują się trikami z piłką. I wtedy mam nadzieję, że trafią na ten kanał. Tak, mówię do was, dzieciaki z przyszłości. Mam nadzieję, że to się ziściło i coraz więcej osób zobaczy, czym jest freestyle. Mam nadzieję, że to będzie dużo bardziej powszechne, że zamiast pytać się mnie, jaki jest mój rekord kapek i czy znam homątka, to będą się mnie pytać, ile zrobisz trików w kombie i czy znam Michryca albo Erlenda. To mam nadzieję, że... Mam nadzieję i myślę, że kiedyś tak będzie. Tak, żyję taką czystą, naiwną nadzieją. Może nie naiwną, może kiedyś tak naprawdę będzie. Czemu nie? Może freestyle kiedyś będzie sportem olimpijskim, może dzięki naszej najnowszej federacji, Polski Związek Freestyle Football, freestyle będzie bardziej rozpoznawalnym sportem. Może będą nas transmitować w telewizji. No przecież jesteśmy jednym z najlepszych krajów na świecie. Wielu naszych freestylerów jest pionierami tego sportu, więc kurde, czemu nie jesteśmy znani w Polsce? Czemu to wszystko nie jest rozpoznawalne? Czemu traktują nas jako piłkarzy, którym się nie powiodło? Jesteśmy freestylerami, którym nas się powodzi i to bardzo. Więc tak, mam nadzieję, że kiedyś będzie moda na freestyle. Poniekąd trochę nadziei pokładam w Euro 2021, teraz będzie, ponieważ maskotką tego turnieju jest freestyler i może dzięki temu coś to ruszy, może dzięki temu wielu freestylerów będzie w jakichś kampaniach reklamowych, może świat się zainteresuje freestylem, no zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Ten sport jest jeszcze bardzo młody, jest jeszcze wiele problemów, jeśli chodzi o sędziowanie, o rangę turniejów, o rankingi światowe, więc to wszystko dalej idzie stopniowo do góry, więc zobaczymy. Jakie triki lowerowe łatwiej ci robić do in? Pomijamy hopy. To jak pomijamy hopy, to chyba nie ma takich. Half hopy? O, abbasy in. Może trochę bardziej wolę abbasy in niż abbasy out. Ale to niewiele bardziej. A tak to nie, wszystko wolę w aucie. Ja jestem wyautowanym freestylerem. I czy masz dziewczynę? Oczywiście mam. Jestem już w trzyletnim związku z moją kochaną dziewczyną Julitą, która mnie wspiera niesamowicie. Zna nazwę niemal każdego triku we freestylu, zna wielu freestylerów, więc tak, jest obeznana w tym sporcie. Ostatnio myślałem sobie, żeby może zrobić jakiś Q&A razem z moją dziewczyną, więc jeśli chcecie i się podoba wam ten pomysł, to dajcie znać w komentarzach. Jest ona utalentowaną wokalistką, jazzową, pięknie śpiewa, ma wiele swoich piosenek. Jeśli chcecie, to zajrzyjcie na jej kanał, link w opisie. I jest czego posłuchać. Bardzo przyjemny i milutki ma głosik, w którym się zakochałem. No dobra, to było wyczerpujące Q&A. Przybliżyłem wam moje 9 lat z freestylem. Dziękuję wam bardzo za... To jest niesamowita część mojego życia. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać na moje 10-lecie freestylu. Kurde, jak w ogóle zaczynałem, to jak sobie myślałem, 10 lat trenować freestyle, to trzeba być wtedy już takim zaawansowanym freestylerem. Powiem teraz, że planuję zrobić jakiś mocny, najlepszy, a zarazem sentymentalny film z okazji mojej pierwszej dekady z freestylem.
pierwszej. Podkreślam, że pierwszej będzie jeszcze druga kiedyś, za następne 10 lat. Już nie jestem tym nastoletnim freestylerem, freestylerem młodego pokolenia. Chyba ostatni raz o mnie tak powiedziano podczas turnieju w Czarnkowie. Freestyler młodego pokolenia. Freestyle futbolowego młodego pokolenia. Młodzi, ale doświadczeni gracze. Z Legnicy przyjechał do nas Michał Rzezicki, już po raz kolejny tutaj. Kolejny gracz to jest Dawid Lipski z Łęcznej, Lipa. Wielkie brawa. Kiedyś to było, kurde. Ale teraz to też. Teraz to też jest fajnie. Dzięki wam bardzo wszystkim za pytania. Naprawdę to było bardzo miłe czytać wasze pytania i odpowiadać na nie. Nasunęły się, myślę, że ciekawe przemyślenia, z których i wy możecie skorzystać. Troszkę się zmęczyłem już od tego odpowiadania. Trzeba jakoś się zrelaksować. Treningiem. Pamiętajcie, po prostu trenujcie. Trzymajcie się i trenujcie jak najdłużej. Życzę wam również tych 9 lat z freestylem. Nawet więcej.